Zapraszamy teraz Państwa do obejrzenia obszernego wywiadu ze starostą łukowskim Dariuszem Szóstkiem, w którym podsumujemy mijający rok i powiemy o planach na nowy 2022 rok. Witamy Państwa w naszym programie. Dziś naszym gościem jest starosta łukowski, pan Dariusz Szóstek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie starosto, jaki to był rok dla władz powiatu łukowskiego, dla starostwa powiatowego? Zdecydowanie był to dobry rok. To był rok inwestycji, dużych, odważnych inwestycji, ale zdecydowanie był to rok rozwoju powiatu łukowskiego. Możemy powiedzieć, że ten rok zdecydowanie możemy zaliczyć do udanych. Był to też rok pandemii. Czy ta pandemia miała wpływ na funkcjonowanie starostwa powiatowego? Miała wpływ i dobry, i zły. Zły dlatego, że no wiadomo, były kolejne ograniczenia, ale dobry od tej strony, że mogliśmy pozyskać duże pieniądze na rzecz naszego szpitala. Były to przecież miliony złotych. Mogliśmy za te pieniądze między innymi wyremontować tą część szpitala zaraz przy wejściu, tam gdzie znajdowało się wcześniej laboratorium, tam gdzie na piętrze był oddział reumatologiczny. Właśnie za te pieniądze tak zwane covidowe dokonujemy tam poważnych remontów. Myślę, że ten budynek będzie taki na wskroś nowoczesny. Mówi Pan o szpitalu i o ten szpital chciałabym dopytać, bo te inwestycje, które już tam były rozpoczęte, zakończyły się, to jedno, ale trwają jeszcze wciąż inwestycje i w samym Łukowie, i również w Wojcieszkowie. Kiedy efekty? W przyszłym roku mamy jeszcze do wydania 10 milionów złotych. Natomiast oczywiście to nie jest koniec, bo wiem, że już odpowiednie osoby w łukowskim SPZ-zie pracują nad nowymi wnioskami, które na dzień dzisiejszy będą opiewać na 15 milionów złotych. To są pieniądze, o które będziemy się starać, o których wiemy już dzisiaj. Natomiast, tak jak mówiłem, poleciłem, aby przepracować projekt rozbudowy szpitala, który pierwotnie zakładał ponad 7 tysięcy metrów powierzchni. Nie jest nam tyle potrzeba. Po spotkaniu z ordynatorami ustaliliśmy, że 4200 metrów w zupełności wystarczy. Czyli wracamy do koncepcji rozbudowy szpitala w przyszłym roku? W przyszłym roku być może nie, dlatego że nie ma jeszcze tego programu rządowego, który się ma ukazać. Tak jak pan premier Morawiecki zapowiadał, że pojawi się taki program dotyczący remontów i rozbudowy ewentualnie szpitali powiatowych, że będzie na to specjalny, oddzielny fundusz. Natomiast my czekamy, można tak użyć terminu sportowego, blokach startowych, bo kiedy te pieniądze się pojawią, no my już na starcie będziemy pierwsi, mając gotowy projekt i pozwolenie na budowę. A kiedy w szpitalu zakończy się remont tego oddziału, gdzie ma się mieścić z czasem chirurgia i blok operacyjny? Chirurgia zostaje w tym miejscu, gdzie jest, natomiast dodatkowy blok operacyjny będzie na poziomie zerowym, czyli tutaj, gdzie jest OIOM. Tam remont zmierza ku końcowi. Myślę, że jeszcze to 2-3 miesiące potrwa. Niemniej jednak oprócz OIOM-u tam posadowiliśmy również budynki, gdzie będzie rezonans, który został już zamontowany, praktycznie trwają już szkolenia personelu i tak przypuszczam, że być może w styczniu jeszcze nie, ale około tak lutego już zaproponujemy mieszkańcom badania tym nowoczesnym rezonansem. Panie starosto, przejdźmy teraz do innych powiatowych inwestycji, które miały miejsce w 2021 roku. Chciałam zapytać o to, co dzieje się w muzeach, którymi zarządza powiat łukowski, czyli tu w Łukowie i w Woli Okrzejskiej. W muzeach dzieje się dużo, bo i w jednym, i w drugim muzeum trwają remonty.
taki poważniejszy remont i bardziej kosztowny trwa w Muzeum Woli Okrzejskiej. Natomiast remont naszego muzeum tutaj regionalnego w sąsiedztwie starostwa praktycznie dobiegł końca. No i możemy już podziwiać efekty, które teraz obydwa budynki, bo wcześniej dokonaliśmy remontu budynku vis-a-vis, czyli siedziby Urzędu Pracy, Wydziału Budownictwa, Nadzoru Budowlanego. Te dwa budynki będą stanowić teraz architektonicznie jedną całość, no i wizerunkowo na pewno ta część miasta zyskała. A w Woli Okrzejskiej? A w Woli Okrzejskiej trwają intensywne prace. Teraz i jeśli chodzi o docieplenie jeszcze na zewnątrz, ale też dużo tam jest jeszcze do zrobienia wewnątrz budynku. Trwają również prace na kopcu i w parku. Tam jest termin do końca lutego. No jeżeli firma się nie wywiąże z tego terminu, to siłą rzeczy ten termin trzeba będzie przedłużyć, no ale wtedy będziemy musieli naliczyć kary umowne. Panie starosto, przejdźmy teraz do dróg, bo jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to chyba rekordowy rok za nami. Tak, aczkolwiek nie jedyny, bo zainwestowaliśmy 50 milionów złotych, natomiast jeszcze lepiej, jeśli chodzi o drogi, zapowiada się rok przyszły. To zanim o przyszłym, to co w tym roku się udało zrobić za te 50 milionów? W tym roku przede wszystkim udało się zrobić 3 duże projekty. Największy projekt to były odcinki dróg na trasie od Zofiboru, począwszy poprzez Wólkę Domaszewską, Sarnów, Jeleniec, Krzywdę, Radorysz Kościelny, Smolany, Hutę Dąbrową, aż do Nowego Światu. Ten cały ciąg to jest około 40 km dróg, ale z tego trzeba było wyremontować bodajże około 18 km. To był jakby najdroższy projekt i on praktycznie został zakończony. Myślę, że na wiosnę będziemy mogli świętować odbiory. Oprócz tego wymienionego ciągu drogowego, to bardziej dwa lokalne, ale bardzo ważne, bo jeden to jest ciąg drogowy wiodący z dwóch stron do zakładów mięsnych Wierzejki, które są w Płudach, czyli od strony Trzebieszowa, ale też i od strony trasy A2. Więc jest to bardzo ważna droga strategiczna, ale jest również jeszcze inna droga, również ważna dla mieszkańców Stoczka, Jamielnego, dla mieszkańców Jagodnego, tego właśnie w gminie Stoczek, gdzie też wydaliśmy 10 milionów złotych, aby poprawić tam warunki komunikacyjne, i to się udało. Mieszkańcy otrzymali bardzo dobre, bezpieczne drogi. Pracowity rok 2021, a teraz zaczyna się 2022, i jak wiemy, o ile w tym mijającym roku w Łukowie na drogach powiatowych niewiele się działo, to 2022 rok to będą remonty w mieście. Niewiele się działo, dlatego że taka była umowa, ponieważ należy tu przypomnieć, że kiedy byłem jeszcze burmistrzem, a starostą był Janusz Kozioł, wspólnie postanowiliśmy wybudować ten brakujący odcinek obwodnicy i miasto wtedy wspomogło kwotą 5 milionów złotych powiat, żeby ten brakujący odcinek obwodnicy wybudować. Wiemy, że tam były perturbacje, jeśli chodzi o to rondo na ulicy Radzyńskiej, ale podjęliśmy taką ryzykowną decyzję, że przejmiemy w zarząd te skrzyżowania, mówię te skrzyżowania, bo oprócz tego jeszcze skrzyżowanie na ulicy Międzyrzeckiej, gdzie chcemy również wybudować rondo, też bardzo oczekiwane przez mieszkańców. I to będzie robione w tym roku w mieście. Tak, i to będzie w 2022 roku robione w mieście. Do tego wyremontujemy jeszcze pierwszy odcinek, najstarszy odcinek, dwukilometrowy, od ulicy Siedleckiej do ulicy Warszawskiej, tej małej obwodnicy Łukowa. I to, co jest ważne, zamiast ciągu pieszego wykonamy ciąg pieszojezdny,
a więc będzie tam dopuszczony ruch rowerowy. Takie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne, a więc będzie mógł być i pieszy, i rowerzysta, i miłośnik rolek, i miłośnik Nordic Walking, bo tam sporo tych ludzie rzeczywiście z tymi kijkami chodzi. No i oczywiście wtedy pieszy będzie miał pierwszeństwo, a rowerzysta sobie też spokojnie przejedzie. Kierowcy też się ucieszą, bo zyskają nową nawierzchnię. Jak wiemy, zwłaszcza po zimie, w tamtorocznej zimie, ta nawierzchnia od Parkowej do ulicy Stodolnej na tym odcinku była wyjątkowo zdewastowana przez warunki atmosferycznej, ale to się poprawi. Kiedy ta inwestycja się rozpocznie? Ile będzie kosztować? Łącznie będzie kosztować 15 milionów złotych, a ja dodam tutaj, że to, co jest jeszcze bardzo istotne, to dokonamy gruntownego remontu ulicy Przemysłowej na skrzyżowaniu z Księdza Brzuski, wybudujemy rondo, poszerzymy rondo na skrzyżowaniu z alejami i wyremontujemy również odcinek od ronda w Alejach do ronda przy zbiegu ulicy Popiełuszki i Jana Pawła, a dalej to przecież niedawno było wyremontowane, więc razem z tym nowym odcinkiem tej małej obwodnicy Łukowa, z tymi mniej nowymi, z tym, który będzie wyremontowany, będzie to taki bezpieczny trakt komunikacyjny, który ominie centrum miasta. To jest bardzo ważne. No i zapowiada się, że przez najbliższe 6 lat będzie ta droga służyć jako droga obwodnicowa, a w perspektywie mamy przecież dużą obwodnicę Łukowa. Panie starosto, a co z planami przebudowy ulic Ławeckiej, Wiatraki i Zimna Woda? Krystalizują się te plany. Zwróciliśmy się do miasta o pomoc finansową o 1,5 miliona złotych, które chcemy przeznaczyć między innymi na odszkodowania, bo tam nie w każdym miejscu jest wystarczająca szerokość pasa drogowego, więc część ogródków, wąskie paski, bo wąskie, trzeba będzie nabyć na rzecz starostwa powiatowego i oczywiście właścicielom dotychczasowym wypłacić odszkodowania, ale to jest normalna procedura. Zresztą nawet nie podważamy że trzeba tym właścicielom za te utracone grunty zapłacić. Czyli realizacja tej inwestycji to 23 rok? Tak, tak zamierzamy wykonać ją w 23 roku. Natomiast ten przyszły rok, tak jak powiedziałem, chcemy wykonać wszystkie prace związane z tą małą obwodnicą Łukowa i tu naprawdę będzie co robić. Natomiast też nie możemy sobie pozwolić, żeby w jednym roku zablokować tak, dwie ważne arterie komunikacyjne, bo przecież wiemy doskonale, że już pod koniec czerwca do praktycznie początku września ten kierunek na Zimną Wodę, teraz już po otwarciu zalewu, no będzie bardzo, bardzo oblegany, ale też dlatego widzimy potrzebę przebudowy tej drogi. Tak jak powiedziałem, nie będziemy remontować najgorszych odcinków, tylko zrobimy bezpieczną drogę od ulicy Siedleckiej aż do ronda tutaj przy ulicy Turystycznej. Panie starosto, ten 2021 rok kończy się podjęciem przez Radę Powiatu budżetu, który nazwany został historycznym, bo po raz pierwszy wydajecie, po stronie wydatków jest kwota ponad 200 milionów złotych. Czy ten budżet uda się zrealizować, czy to będzie dobry budżet dla powiatu? Tak, bo to są dochody realne. W naszym budżecie nie ma dochodów fikcyjnych. Ten budżet był bardzo przepracowany. Moi pracownicy, którym myślę, że należą się wielkie wyrazy uznania i podziękowania, na czele z panią skarbnik, wiele popołudniów, wieczorów, a nawet weekendów pracownicy Wydziału Finansowego spędzili, żeby ten budżet dopiąć, żeby te wszystkie dochody były realne,
a nie fikcyjne. Natomiast to, co najbardziej cieszy, to jest te 76 milionów po stronie wydatków inwestycyjnych. To jest bardzo dużo, ale wykorzystujemy tutaj możliwości pozyskiwania tych pieniędzy zewnętrznych. To jest tak generalnie, że składamy wnioski gdzie się da, gdziekolwiek możemy pozyskać jakąś dotację, dofinansowanie, tam się ubiegamy. Zdarzy się również i nam, że nie dostaniemy jakiejś dotacji, tak jak na przykład w tym roku nie udało nam się pozyskać dotacji na remont boisk przy szkołach, ale jakby ponawiamy ten wniosek, troszkę go tam przeformułujemy, przepracujemy i myślę, że w przyszłym roku również na te boiska z Ministerstwa Sportu uda się pozyskać dofinansowanie. Panie starosto, czego życzyć władzom powiatu i mieszkańcom powiatu na nowy 2022 rok? Zazwyczaj to życzę się, żeby nowy rok nie był gorszy od poprzedniego, a jeśli się da, to lepszy. Więc my sobie życzmy tylko lepszego roku, no bo ten, który był nawet dobry, to już niestety mija. Więc niech ten nowy rok będzie lepszym rokiem. To tego życzymy i panu, i mieszkańcom. Dziękuję serdecznie w imieniu własnym, w imieniu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu Łukowskiego, bo muszę tutaj również przekazać wyrazy uznania dla wszystkich radnych, którzy w tym roku okazali się wyjątkowym zrozumieniem i jakby myślę, że tu jesteśmy nawet jednomyślni, że jest to zdecydowanie budżet prorozwojowy. A teraz nam nie zostaje nic innego, jak ten ambitny budżet wykonać. I tego życzymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był starosta łukowski, pan Dariusz Szóstek.